Cześć, tu Magda i vlog Żyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu Zwycięstwa w Chrystusie. Widzicie, że jakie dziwne aranżacje balonowe. I ja może po prostu przekażę głos mojej przyjaciółce Justynce. Spotkaliśmy się dlatego, że Magda wczoraj dokładnie obchodziła swoje kolejne urodziny. Więc postanowiłyśmy nagrać specjalny odcinek z tej okazji. Odcinek urodzinowy, żeby lepiej poznać trochę Magdę. I ja się na to zgodziłam. Chociaż Magda, szczerze mówiąc, nie wie, co będzie się działo w odcinku. Nie mam pojęcia. Tym razem to nie Magda napisała scenariusz odcinka, a ja wymyśliłam dla niej pytania. Mamy 6 baloników i trochę wzorując się na amerykańskich talk show, mamy 5 pytań i jedno zadanie, w sensie grę. Ratunku! Pytania są po to, żebyście lepiej poznali Magdę. Część z nich pochodzi z naszej ulubionej gry Rozmawialnik, a część zostało specjalnie stworzonych pod Magdę. No więc, Magdo kochana, losuj sobie pierwszy balonik. Losuję pierwszy balonik. Tak. Trzy rzeczy, jakie zabrałabyś na bezludną wyspę. Ktoś kiedyś mi już zadał takie pytanie. Myślę, że zabrałabym Biblię, dlatego że to jest pokarm duchowy. I szczególnie będąc na bezludnej wyspie, jeszcze nie wiadomo jakie to okoliczności, bo mogę być zaginiona na tej wyspie, to potrzebowałabym po prostu wsparcia. Dobrze by było, żebym miała na tej wyspie też zapałki i przydałby się nóż. Dobry wybór. Żebym mogła coś sobie jeszcze... Nie chcę powiedzieć upolować, bo to brzmi strasznie, ale przynajmniej obrać sobie kokosa i rozpalić ognisko. Super. Ja bardzo lubię to pytanie, bo to dużo mówi o człowieku, co jest dla niego ważne. Dobra, teraz czytam ja. O, wylosowałaś grę. Gra ma tytuł 5 sekund. Będę Ci zadawać pytania i masz w ciągu 5 sekund odpowiedzieć, co z dwóch rzeczy do wyboru wybierasz. Dobrze. Dobra. Uwaga, pierwsze pytanie. Plaża w Izraelu, narty w Polsce. Plaża w Izraelu. Turkusowy, fioletowy. Turkusowy. Piwonie, magnolie. Piwonie. Piwonie. Kawiarnia na mieście czy goście w domu? Kawiarnia. Spoko. Robić prezenty czy dostawać prezenty? Robić prezenty. Robić prezenty. Magda jest świetna w robieniu prezentów. Lubię, bardzo lubię. Uwaga, ostatnie jest też trudne. Bake Off czy Masterchef? Masterchef. W sumie to nie wiem, ale Masterchef. Magda uwielbia gotować. Więc tak. Bo w Masterchefie, ja wiem dlaczego, bo w Masterchefie dodam, jest i gotowanie, i pieczenie, a ja lubię i to, i to. Nie to, że tylko pieczenie. Super. Odrzucam. Zaliczyłam. Uff. Zaliczyłam. Świetnie się poszło. To losuję teraz biały. Bardzo ładny biały. Opowiedz ciekawą historię ze swojego dzieciństwa. Z mojego dzieciństwa mam parę ciekawych historii, natomiast jedną z takich najciekawszych, jak Pan Bóg się o mnie zatroszczył, jest historia z dworca w Katowicach. Miałam lat albo 11, albo 12, nie pamiętam, ale niewiele. To były lata 90., początek lat 90. I wracałam z obozu tanecznego, chrześcijańskiego obozu tanecznego, gdzie najpierw uczyliśmy się różnych podstaw tanecznych, a potem występowaliśmy, jeździliśmy po Polsce i nie tylko po Polsce i występowaliśmy i ewangelizowaliśmy w taki sposób. No i wyszło tak, że w parę osób wracaliśmy skądś tam, nie pamiętam skąd, i ja byłam umówiona z tatą, że tata będzie na mnie czekał na dworcu w Katowicach. I okazało się, że osoby, które mi towarzyszyły, musiały wysiąść już wcześniej. I nie wiem w sumie, dlaczego tak wyszło, bo no 11-latka albo 12-latka to jeszcze nie jest taka duża osoba, żeby sama miała jechać, ale wszystko miało pójść gładko, bo tata miał tam czekać, więc mnie tak zostawili trochę na słowo honoru. Wysiadłam w tych Katowicach,
Który raz byłaś w Katowicach w życiu? Po raz pierwszy, przynajmniej pamiętam, nie znałam tego miejsca zupełnie. Mhm. Na peronie taty nie było i w hali głównej taty też nie było. Komórek nie było, bo to jeszcze nie były te czasy. Pomyślałam sobie, to, co mogę zrobić. Mogę pójść do telefonu, to były telefony na żetony jeszcze wtedy. Na żetony A i na żetony C. Miałam taki żeton akurat. I próbowałam zadzwonić do domu. Nikt nie odbierał, dlatego że mama miała taki zwyczaj wtedy, że w ciągu dnia kładła się spać. Mm-hmm. To był środek dnia. I żeby nikt jej nie przeszkadzał, wyłączała wtyczkę z kontaktu. Wtedy tak się też robiło. No więc kiedy się nie dodzwoniłam ani do mamy do domu, ani do tych znajomych, którzy mnie zostawili, bo jeszcze nie dojechali do siebie. Nie wiedziałam, co mam dalej zrobić. Po prostu usiadłam pod tą budką telefoniczną w tej hali dworca i zaczęłam płakać. I wtedy zainteresowała się mnie jakaś pani i spytała się w ogóle, o co chodzi. Co się stało. Mhm. No i powiedziałam, że tata powinien na mnie czekać, ale nie czeka, nie mogę go znaleźć i wracam z obozu i nie wiem, co mam zrobić. Więc miła pani zaprowadziła mnie do biura podróży, które tam było otwarte, żeby mogła tam poczekać. I z tego biura podróży ta pani pomogła mi, żeby złapać wreszcie tych ludzi, którzy już wreszcie dotarli do domu, bo dali mi ten telefon w razie czego, swój numer telefonu. No i powiedzieli, że w takim razie to przyjadą i zaraz mi pomogą. Ale pani, bardzo miła pani, powiedziała też, że może tata gdzieś jest, tylko mi, nie wiem, pomylił mu się pociąg albo coś w tym stylu. I że ona pójdzie i nada na ogłoszenia w dworcu, żeby wywołali tatę. I nie wiedziałam, że tata w ogóle przyjechał pociągiem wcześniej i w ogóle myślał, że ja przyjadę pociągiem później. Mm-hmm. Dlatego nie wyszedł na ten pociąg. No i kiedy to ogłoszenie zostało ogłoszone na dworcu, treści pan Piotr Wołochowicz proszony jest po odbiór córki, dokładnie tak, to on właśnie przychodził przez dworzec, bo miał jeszcze trochę czasu i... Czy myślał, że ma trochę czasu? Bo myślał, że ma trochę czasu, dokładnie. I kiedy dochodził do tego dworca, miał dwie drogi. Albo mógł ominąć dworzec, albo przejść przez ten dworzec, to były tak samo długie drogi, bo gdzieś tam szedł. Ale tak coś go tknęło, żeby jednak pójść przez dworzec. I wtedy raz usłyszał końcówkę tego, ale to oczywiście powtórzyli, więc jak usłyszał drugi raz, to już wiedział, o co chodzi. Mm-hmm. I bardzo szybko poszedł właśnie do tego biura, biura obsługi klienta i potem go pokierowali właśnie tam do biura podróży. To był najszczęśliwszy, jeden z najszczęśliwszych momentów mojego życia, kiedy tata pojawił się w drzwiach tego biura podróży. No zajęło to, myślę, wszystko dobre pół godziny. I ja naprawdę nie wiedziałam, co mam z sobą zrobić. Więc to długo. Dziękuję Bogu. Historia jest ciekawa i do dzisiaj się z niej śmieję, ale też dziękuję Bogu, że po prostu wtedy mnie zatroszczył się o mnie. Zdecydowanie. Jak miałaś lat 11, tak. To musiało być przerażające. No, 12, nie pamiętam, ale coś koło tego. No było. Super. Dobrze. Dobra. Kolejny balonik. To losuję ten balonik. Czytam ja. Ile książek czytasz w ciągu roku? Dużo. Bardzo dużo. W zeszłym roku, 2018, przeczytałam ponad setkę książek. Tak, przeczytałam ponad setkę książek, głównie na czytniku. Uwielbiam czytać, bo uwielbiam czytać przede wszystkim powieści. Dobre powieści. Co obecnie czytasz? Obecnie czytam jedną z moich ulubionych autorek, Dee Henderson. Czytam książkę pod tytułem Taken i bardzo mi się podoba, dlatego że nawiązuje do postaci, które już znam z innych książek Dee Henderson. I to jest fajne. I dodatkowe pytanie, kto jest Twoją ulubioną autorką chrześcijańskich powieści? Mam kilka, bo to też zależy od typu powieści. Mm-hmm. Bo jeśli chodzi o powieści akcji, to bardzo lubię właśnie Dee Henderson, bardzo lubię Terry Blackstock, bardzo lubię Lizę Harris. Nie jestem w stanie powiedzieć, znaczy jeśli mam z nich wybrać jedną, to bym wybrała Dee Henderson, a jeśli chodzi o powieści takie bardziej, powiedziałabym,
kobieco-romantyczne, to bardzo lubię Karen Kingsbury i Francine Rivers, ale też Elizabeth Camden na przykład. Jak mam wybierać, to chyba wybiorę Karen Kingsbury. Wiedziałam. Kolejne? To różowe teraz. Różowe, och, ostatni różowy. Wymień trzy cechy, które w sobie lubisz. To łatwe. Dlatego, że przede wszystkim rodzice nauczyli mnie dobrego poczucia własnej wartości i moje poczucie wartości jest w Bogu i jestem świadoma tego, że mam negatywne też cechy, ale jestem świadoma też tych dobrych. Bardzo lubię to, że jestem zorganizowana. I zazwyczaj mam wszystko zaplanowane i lubię organizować. To też w tego lubię. Lubię w sobie to, że mam takie kreatywne podejście do różnych rzeczy i umiem ładnie coś zaaranżować, czy to jest jedzenie, na przykład ciasto, żeby ładnie wyglądało, czy to jest dom, czy to jest ścianka do nagrania vloga. Mam wrażenie, że mam w tym jakiś dar po prostu. Jestem za to wdzięczna. I trzecia rzecz, którą w sobie lubię, to że generalnie jestem optymistyczna i pełna radości. I że się śmieję. Że mam poczucie humoru. Super. Ostatni balonik. Ostatni balonik. Z jaką postacią z Biblii chciałabyś spędzić jeden dzień? Poza Chrystusem. Tu jest. Jest dużo postaci takich. Ale... Chyba najbardziej chciałabym z królową Esterą. Porozmawiać z nią, jak się czuła, jak została zebrana do królewskiego haremu. Co tam przeżywała i jak potem przeżyła tą sytuację, kiedy musiała, znaczy nie musiała, ale wybrała stanąć ze swoim ludem. Więc poznać ją byłoby fantastycznie i zobaczyć potem, jak też dalej jej życie wyglądało. No, to byłoby bardzo ciekawe. Super. Chcesz jeszcze coś dopowiedzieć o sobie? Jeśli chcecie się z czegoś więcej dowiedzieć o mnie i macie jakieś nurtujące pytania, pytajcie w komentarzach. To jest dobry czas urodziny, żeby odpowiedzieć na te pytania. Albo na Instagramie. Albo przez Instagrama. To by było na tyle. Dziękuję Ci, Justynko, że przygotowałaś pytania. Mam nadzieję, że Wam się to podobało, że możecie mnie lepiej poznać troszeczkę. Zapraszam Was na kolejny odcinek za tydzień. Do zobaczenia. Pa! We are so excited to be coming, like you said, to Warsaw, Poland on October 5th for a one-day women's conference. Woo-hoo! Now, this conference, we are going to be digging into God's design for beauty, femininity, and relationships. Yeah. And we're going to be opening up God's word and learning about what He has to say about these areas of our lives and how we, as Christian women, can define our lives in these areas according to God's good design. This one-day event is put on by the Fullness of Life Foundation, and we hope that you will make plans starting now to join us on October 5th in Warsaw, Poland.